No to porozmawiajmy o podatku handlowym w Polsce. Goście programu Biznes Info to Grzegorz Furtak, prezes Pricing Lab i Andrzej Faliński, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. Na początku. My się zawodowo zajmujemy cenami. Pytanie, które my sobie stawiamy jako pierwsze, to czy ten podatek wpłynie i w jaki sposób na ceny wszystkich konsumentów. Nie wpłynął jeszcze dlatego, że sektor detaliczny oczekiwał pewnych kontrowersji związanych z zapisem tej ustawy i nie doszło do pierwszej wypłaty. No ale trzeba było sobie to uwzględnić w cenach, bo to już obowiązuje za okres od 1 września do 25 października. Czyli ja jako przedsiębiorca zakładam w swoim pricingu, że będę musiał go ewentualnie zwiększyć. Tego nie zrobiłem. Szanowni Państwo, chodzi o wielkie pieniądze. Szacowany przychód do budżetu dodatkowy to jest poziom od 1,6 do 2 miliardów złotych. Zatem sytuacja nie jest taka prosta. Mhm. Dlatego, że należy sobie postawić pytanie, kto tak naprawdę zapłaci za ten podatek. Branża detaliczna w Polsce, szacuje się, że rentowność branży detalicznej w Polsce jest na poziomie 1,5-2% netto. Zatem... To są trzy możliwości. Albo zapłacą klienci, albo zapłacą wielkie sieci, albo poddostawcy. Od 3 miesięcy mówimy o tym, że albo zapłacą poddostawcy, albo klienci, bo wielkie sieci przerzucą ten podatek w prawo albo w lewo. Panie redaktorze, wiemy jedno na pewno, że sektor detaliczny nie przyjmie takiego ciężaru na siebie, dlatego że faktem jest, że to praktycznie równa się rentowności całego sektora. Zatem pytanie jest takie, kto naprawdę za to zapłaci. My się skupiamy na tym, czy wpłynie to na wzrost cen, bo podam Państwu jeden... A wpłynie Pana zdanie w dalszej perspektywie, czy nie? Podam jeden przykład. Jeżeli jogurt kosztuje 1,99 i zastosujemy to podatek 0,8%, to z takiej kalkulacji wyjdzie nam kwota 2,60 zł. Pierwsze wyzwanie, jakie się pojawia, to jest to, że nie mamy w ogóle dziesiętnych grosza. Druga kwestia to jest to, że przekroczymy próg bardzo wrażliwy 2 zł. Także czy to się przełoży na ceny? My stawiamy tezę, że w sposób umiarkowany. Jeszcze dodajmy do tego okoliczność taką, że większość końcówek detalicznych w sklepach w Polsce kończy się na 99. 5 lub 9. Zatem te wszystkie nieregularności będą musiały być zaokrąglone i ta sytuacja... Dużo bardziej niż wartość podatku. Teraz pan dyrektor, bo obiecałem panu głos. Czy te sieci, czy myśli pan, że ta sprawa wróci jak bumerang? To znaczy, że jeżeli nawet Bruksela zakwestionuje i nie będzie można utrzymać tych przepisów, to będziemy szukać innych, żeby opodatkować. Czy uważa pan, że te duże sieci przy dużych obrotach powinny płacić podatek obrotowy? Czy każdy powinien płacić. Ja myślę tak, że podatki powinien płacić każdy z racji tego, że Polska jest... prawdopodobnie najbardziej konkurencyjnym rynkiem w Europie, jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną. Czyli podatek tak, tylko że dla wszystkich. Jednym z największych. Obrotowy. Ja myślę, że do tej kwestii powinno usiąść grono ekspertów reprezentujące każdy sektor i zastanowić się tak naprawdę, jaka będzie implikacja. A akceptowalna wartość dla wszystkich to jest 0,3, 0,4 podatku obrotowego, 0,3. Ja się zgadzam, to jest z moim przedmówcą, to nie jest sprawa na szybką kalkulację. Ale możemy założyć, że... Panie redaktorze, podałem argument. Jeżeli przyjmiemy fakt, że w dużej większości ten podatek zostanie przełożony na polskich dostawców, to w takim razie wydaje mi się, ten zamysł nie do końca zostanie osiągnięty, dlatego że większość dostawców do sieci detalicznych w Polsce to są Polacy. Grzegorz Furtak, Andrzej Faliński to byli nasi dzisiejsi goście. Panowie, bardzo dziękuję za ożywioną dyskusję w naszym studiu. Odpowiedź, która nawet mnie się wymsknęła, 25 października to jest ten moment, do kiedy sieci będą musiały zapłacić podatek, chociaż teraz nie wiadomo, co będzie, jak zostanie zawieszony. Dziś to wszystko, kolejny program już jutro o godzinie 19:30, także zapraszam Państwa i do zobaczenia.